No to yo, siemanko, z tej strony to Misafo, to jest już ósmy odcinek chyba, jak sobie liczę dobrze, z Golf Rival. I dzisiaj sobie, ale zanim przejdziemy do super update'u, który dodali do Golf Rival, czyli Halloween. Może sobie zobaczymy najpierw. Tutaj downloaduje nam stage, ponieważ mi nie doładowało. To zanim nam doładuje, to sobie odbierzmy wszystkie nagrody z misji. Tutaj Daily Gift. Zawsze codziennie można skrzynkę odebrać zwykłą. O, epiczny tyranozaur, którego w ogóle nie używam, bo jest po prostu lichy. Dlatego go nie używam. Tutaj mamy takie coś jak unlock any chest three times. Czyli jeszcze musimy jedną skrzynkę otworzyć, ale dopiero za 3 godziny. Więc raczej nie będę przyspieszał z diamentem, bo to nie ma po prostu żadnego jakiegokolwiek sensu. Dlatego o, i właśnie chciałem wam powiadomić, że jest Epic and Basic Ball Challenge, on jest fajny. I tutaj potrzebujecie tylko epicznych key. I tutaj jak widzicie, Epic Basic Ball Challenge, i tutaj wam wytłumaczę, o co chodzi. Only Epic Clubs and Basic Balls can be used in the challenge. Czyli możecie używać tylko epicznych kij i tylko zwykłych właśnie piłek. Tylko zwykłe piłki. I tutaj 3 loses. Your challenge ends after 3 loses with games. You can reset your losses and continue with your progress. Try and unlock all the rewards. No tutaj piszą, że zakończy się twoja rozgrywka, jakby challenge, jeśli stracicie te 3 przegrane, i możecie doładować to za pomocą gemów, żeby kontynuować wasz progres, i możecie próbować, żeby zdobyć wszystkie nagrody. Ja tutaj jeszcze nie udało mi się wygrać, więc w dzisiejszym odcinku spróbuję to zrobić. No i tutaj, tak jak były tylko 3 takie jakby te, było tak, arena była, tournament i kingdom, a teraz jeszcze dodali Halloween challenge 1, teraz jeszcze dwójkę dodali, bo nie było, bo była chyba tylko jedynka, teraz dwójka, ale już się skończyło, bo nie miałem właśnie tych piłek specjalnych, które można tylko używać, widzicie? Only Halloween balls and basic balls can be used in the challenge. Akurat tych piłek nie miałem, dlatego nie mogę grać. Więc wejdźmy tu. Tutaj mamy takie kije. Skywall. Nie no, Skywall. Nie. Muszę zmienić kije. To tutaj na szybcioro. Muszę zmienić. Dobra. Ulepszmy. Tutaj mamy. Mam epiczne. Tutaj musimy zmienić też na epiczne. Czyli to tu, a to tu. Nie wiem, co jest lepsze, czy lepszyć to, czy to. Dobra, to jest lepsze, więc forsa. Ulepszymy. Czy wymaksujemy? 3 razy. Na 5 poziom. Okej. I więcej już nie. Dobra, 79 power. I za resztę końców ulepszymy Skywheel. Nie wiem. Czy dobrze będę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. No i tutaj zamiast. Nie wiem, zamiast czego. Zamiast może Skorpiona. Tak, i tutaj wszystkie trzeba. Nie no, Muna. Powiedz tutaj ostatnio Cybera ulepszałem. Ale Moon jest lepszy, bo ma większy power. Dlatego Muna ulepsza. A właśnie jak gdzieś gracie, to lepiej mieć większy power niż właśnie skręt. Czy wiecie, o co chodzi? Turlanie. Lepiej mieć większy zasięg niż turlanie. Tutaj akurat Bat ma większy, ale lawa jest tylko epiczna, więc tylko lawę mogę, tak naprawdę, bo to już mamy te wszystkie epiczne. Czy tego, no to nie zaliczy. I dobra, żeby nie przedłużać odcinka, bo już trwa 5 minut, no to lecimy.
Dobra, ryzykujemy. Ile tutaj razy? 6 razy trzeba zagrać. Select Epic Clubs. Przecież... A co za różnica? No, tak jak i ja chcę. A, bo mogę tu zmienić, ale no nie, nie będę zmieniał, to słabsze. To by było bez sensu. No i zaraz taki paseczek się ładuje. Musi nam jakby załadować te wszystkie mapy, a to troszeczkę potrwa, więc zaraz wracam, jak już się załaduje, to wam powiem. Ok, załadowało nam. I teraz lecimy. Battle. Pierwszy przeciwnik, kim, który to będzie przeciwnik? Uwaga, uwaga. Myślę, że troszeczkę szybciej nam znajdzie. Bo ja to nagrywam gdzieś około 9, więc odcinki będą jak najmożliwie najczęściej. Czyli nie wiem. Może w soboty będą odcinki z Golfy Rybą, to będziecie sobie oglądać. Raz na tydzień. To może będziecie oglądać mnie też. O, i Sven. Zobaczmy, ile ma procent. 50 na 33 albatrosy. No to cienko, jak na 2000 gier. Cienko, cienko. I okej, okay, on dobrze zagrał, bo właśnie tak trzeba zagrać. Ja muszę właśnie prawie identyczny sposób zagrać jak on. Kurde, dobra, ja tu dodam sobie. I też sobie zagram z Erla. I jak widzicie, możecie tylko tą piłkę używać. Nie możecie żadnych innych piłek używać, tylko tą zwykłą. Czyli tą białą, tak jak mówiłem wcześniej. I teraz tu damy, dajemy 3 czwarte. I od Rafa odbijamy się. I a backspin dajemy też w połowie. I teraz nastawiamy 8, czyli 6, 8. Kurde, troszeczkę zeszło. Więc może być klapa. A nie, jednak dobrze. Bo mi troszeczkę zeszło i myślę, że się odbije od piasku, a ja nie chciałbym wylądować. No, jestem bliżej, tak. I mógłbym nie mieć zasięgu właśnie. A on na przykład też nie ma. Ciekawe, co zrobi. Wierzę, wszystko słychać, twój śmiech. Pozdro od Wioletki, możecie ten, zasubskrybować jej kanał, bo się zaśmiało. Balis się nazywa. Ciekawe, czy strzeli? No niestety nie, no tutaj akurat ciężko jest. Z tej odległości to jest około 300 yardów. Chyba, bo ult ma zasięg około 200 jardów, więc to jest właśnie około 200. Akurat mam zasięg, to lepiej z tego. I ciekawe, czy mamy zasięg. Nie mamy zasięgu. No to kinie. Azmuna. O właśnie, Azmuna, jak to wygląda? Też nie mamy. To spróbujemy tak, od jednego odbicia. Teraz 8, 7, 3, 6, 9. Trzeba troszeczkę przyciągnąć. Jest, prawie w kreskę. Zobaczmy, jak pójdzie. Niestety, odbiło się od górki i przez to
piłka troszeczkę spowolniło i się nie udało. Ale nie przegraliśmy, jeszcze będzie dogrywka pewnie. Czy w ogóle tutaj są dogrywki w tym challenge'u? Zaraz zobaczymy, ja sam nawet nie wiem. Właśnie dodali nowy challenge i się zajarałem tym nawet. Uwaga. Jak draw i zobaczymy. Ładuje, tak, to jest. A, to jest to, o kurde. To jest akurat ciężkie, więc muszę się skupić. Tutaj polecam od Rafa się odbić. Kurde, dlaczego mi laguje tak? Nie wiem. Ale jest 9:59. Nie wiem, czy on lepiej zagra, czy gorzej. Starałem się właśnie od Rafa odbić, żeby ta piłka nie przeleciała zbyt daleko. Zobaczymy, jak on to zrobi. Bo też nie można piłek używać. Trzeba to pamiętać. No, tutaj akurat 3, 6, no coś takiego. Nie, teraz się odbija od Finja. No zobaczymy, jak mu pójdzie, nie wiem, co on tu kombinuje. Teraz dobrze nastawię. O kurde, może lepiej zagrać. No zobaczymy. On w kreskę trafił, bo ja mam drgawki. Dlatego nie mogę. No nie, on dalej akurat. No to wygraliśmy. Ja muszę w powietrzu trzymać telefon, bo ja bym opierał, no to by dźwięk nie wylatywał właśnie z moich ust. I ja komentuję to też. I okej, okay, udało się wygrać. Pierwsza nagroda to 1500 końców. Hurra, cieszmy się. I mamy 1500. Okej, okay, i Lucky Reverts. Mogę sobie kupić 5 do Erda. No to sobie kupię to, bo będzie mi brakował jedynki. Dokładnie, żeby ulepszyć na 8 poziom, a na 8 poziom chyba kosztuje już 100 tysięcy. By lepsze na 7 to 50 kosztowało. Tak, to chyba potem 100 jest. I teraz drugą nagrodą będą jakieś karty. A, to będą kije jakieś. Zobaczymy jakie. Musimy najpierw wygrać. Dobra, tutaj przeciwnie gra akurat. Więc widzimy się, jak już on strzeli. Okej, okay, już strzelił. Nie widzieliście tego, ponieważ zrobiłem sobie taką przerwę. Leciutką. No i tutaj jest taki problem, ponieważ ta piłka lubi tutaj przeskakiwać. Nie można piłek używać. Więc tutaj polecam od Rafa się odbić. No, w taki sposób, żeby ta piłka gdzieś poleciała, no i nawiat nastawić po prostu, czyli 3, 6. No to musicie jeszcze przeciągnąć troszeczkę. Jak macie oczywiście wiatr do tyłu. Okej, okay, idealnie w środek, więc powinno się odbić od Rafa. No, jest z tym, miałem pecha i nie doleciał. Ale nie ma co się zamartwiać. On raczej stąd nie strzeli, bo to jest dosyć długa odległość. No i teraz on tutaj próbuje właśnie
od kozła zrobić. Nie wiem, czy mu wyjdzie. Oby mu się nie udało. Nie, w środek strzelił. Nie wiem, jak to nie wleciało, ale oksy. Dobra, i my tutaj musimy ze Skywheela skorzystać. I tak, najpierw nastawiamy tak, żeby doleciało w ogóle do łuka, czyli coś w tym stylu. Potem jak mamy właśnie to coś, to nastawiacie tak, jakby się tutaj odbiło, czyli tu. To nie ma takiego zasięgu, więc troszeczkę lipson i nawiat też, czyli 3, 6, 9. I muszę przeciągnąć trochę. Czyli znowu ryzykuję. No i niestety nie wyszło, klapa tak zwana. Właśnie dlatego nienawidzę używać Skywheela, bo on właśnie ma ten. No tą żółtą strawkę, jak to się nazywa. Już zapomniałam. Jak mi się przypomni, to ja wam powiem. Jest, kraseczka. Jej! Będzie dogrywka, nie przegraliśmy jeszcze. Bo właśnie w dogrywce wszystko może się okazać. Dlatego dogrywki są fajne, na przykład jak gracie turniej, no to nie ma dogrywki. No bo wtedy by jeszcze dłużej trwało. O kurde, to jest naprawdę trudny dołek. I tutaj polecam wam Erda. Tak. I w piasek zawsze celujcie. Bo jak będziecie się odbijać od rafa, to tam polecie dawałem do wody. I tak, musicie w środek tu celować i nastawić po prostu na wiatr. Czyli 9, czyli tą kreskę trzecią. Musicie idealnie tutaj nastawić. W tym przypadku. I teraz musicie w kreskę trafić. To wszystko. Kurde. Widzicie, jak słabo mi poszło? 15 jardów. Skręciło mi w prawo. On pewnie przeciągnie. Nie, on mu też zeszło. No to gorzej mu wyjdzie. No tak. Wyściało się. Okej, dał nam wygrać. Super. Dzięki. O, i mamy 3 karty, nie 12. Nie wiem, czemu 12 przeczytałem. I mamy do Willa, super. Nie kupuję kangurów, bo mam tylko 123 diaksy. I czekamy, aż się załaduje. Więc widzimy się, jak już załaduje się. Okej, no to już załadowało i załadował nam taką mapkę fajną zimową i tutaj wam polecam grać w prawą stronę, ponieważ jak tutaj zagracie, to będziecie mieć dalej, a jak tutaj zagracie z Erda, to będziecie mieć niby bliżej, ale też trzeba mieć tu dobry wiatr oraz szczęście. I tutaj polecam wam od rafa odbicie. O coś w tym stylu i nastawić na 10. Co będzie trudnym celem. Okej, okay, co było coś koło 10 i uwaga. I jest w kreskę. Więc powinno idealnie pójść tak, jak ja wymierzyłem. No jak widzicie, pięknie poszło.
teraz jakby patrzeć w tej perspektywy, nie, bo on, to byście byli tu, teraz jesteście tu, więc jakby bliżej jesteście. On też tak zagra pewnie. Że od Rafa się odbije. Ciekawe, czy tak wymyśli? On wie, że on ma z wiatrem. Tak, tutaj wymierza, żeby się od Rafa odbije, teraz cofnie to. Powinien cofnąć. 3, 8, no. Może mu przelecieć na raf nawet, jak nie trafi czysto. A on właśnie trafił właśnie w lewą stronę i mu... Nie wiem, czy lepiej poszło. Miałem 255, 301. No to lepiej mu poszło jakby. Ale z tej perspektywy jesteśmy na równo. Dobra, tutaj trzeba po prostu do dołka zrobić. I 11 wiatr. No i teraz jest problem, bo nie ma zasięgu. To może z Muna skorzystajmy. Też nie. Dobra, to z Udym Willa. Nie da się tego wycelować. O kurde, co tutaj się dzieje? Trzeba przeciągnąć trochę. Jest, kreska. W ostatniej sekundzie. Jak widzieliście. Tutaj się odbiło. No bo nie miałem zasięgu po prostu. Smutna minka. Ciekawe co on wykombinuje. Aha, on będzie kombinował od trzech odbić. No nie wiem, czy mu się uda. Nie trafił czysto, to mu się nie uda. O, ale blisko był. O kurde. Jakby trafił, to już bym przegrał. Ale teraz jest dogrywka i zobaczymy. Eagle, jest. Good luck. Ile to masz? 57%. 315 albatrosów. No to nieźle. 1300 eagle. Dobra. Spoko. Zobaczymy. Kto tu wygra. Najgorsze to jest najgorsze ten z stage 14 mapka. Ja bym tutaj z lawy zrobił. Aha. A z RDS jeszcze większy zasięg. Nie mam piłki. Nie, to bez sensu. Ło, w ostatniej chwili. Zobaczmy, jak pójdzie. No tak, musiałem tak zagrać, bo ja bym tutaj zdrowy zagrał, to bym jeszcze krócej zagrał. A tak to 88 jardy, więc myślę, że dobrze zagrałem. Ciekawe, który poziom ma RF. Ósmy. Jeszcze mam mniejszy wiatr. No nie. Czyli już przegrałem. Kurde, nie mogę mu ten spamić. Będę mu spamił, żeby... Żeby gdzieś zahaczył i wtedy będzie miał krócej. No i te wygrał. No nie, to nie fair.
Tylko dlatego, że miał lepszy poziom kija. Na razie nie ma czym przejmować. Mamy piłkę w ramach pocieszenia. Nie, nie chcę, dziękuję. I dobra, i próbujemy dalej, no nie? Musimy jeszcze 4 gry wygrać. To jeszcze jedną gierkę i na to zakończymy odcinek. A drugą część nagram za tydzień. To jest taka mapa, no ona właśnie jest często na Albatros Arena i ja tutaj gram często dla wam, że tutaj się odbija, tu i tutaj się zatrzymuje i wtedy tutaj tam do dołka mogę. A on tak gra. No tak też można w sumie. Ale nie wiem, czy mu się nie przytula tam, bo tam nierówno jest po prostu. Aha, on tak zagra, żeby tutaj zagrać. No zobaczymy. Ja zagram tak. No, tak. Troszeczkę mniejszy top spin, żeby tam się nie przytulał za daleko. O, coś takiego. Teraz 8-2. 3, 6, 8. Okej. Kury. Co za lujstwo, no. Jak powietrze trzymam, no to nie mogę trafić w kreskę nigdy, a jak telefon leży, no to wtedy można łatwiej. Ale wtedy pewnie będą szumy. Zawsze są szumy. Zamiast kuźwa w Xiaomi zrobić na górze, to nie, no dobra, specjalnie. Żeby wkurzyć człowieka. Specjalnie tak zrobili. No i teraz Irona i teraz muszę... Nawet nie mam zasięgu tutaj. Ja bym tu zagrał jakoś. Nie, no nie. Tu zagrał. Bo tu mi nie doleci. Dobra, tu gram. I tak nie doleci. No, wiedziałem. Tam by mi się od krzaków odbiło i do wody, a po co do wody mam lecieć? Gdyby było out of bounds, i bym musiał od tego samego miejsca. Jak strzeli stąd, no to naprawdę koksu. Będzie. Nie no, nie trafię w kreskę równo, no to nie strzeli. Teraz ja muszę stąd trafić, żeby nie przegrać. No, a ja w ogóle nie mam zasięgu. Nie będę miał zasięgu w ogóle. Dobra, na maksa topspin. Na maksa trzeba to wspinać. Aha, zahacza. To za
zagramy tak i spróbujemy tak 12 teraz. Coś takiego. No, tutaj, o właśnie. Dobra, mniej trochę. W ostatnim czasie, no i już przegraliśmy, więc. Tu nie miało szansy bytu w ogóle, bo jeszcze miałem te. To już przegraliśmy. To jest głupie właśnie. Dobra, teraz nam się uda. Na taką głupią mapę dostaliśmy i jeszcze mi zeszło. Wszystko, że mi zeszło. No fajnie, fajnie. 13 tysięcy puchar. Kuźwa. Gorsze mi nie możecie dawać. Idealnie zagrał. Oj, niestety z błąki. Ja tu tak zagrałem. 10, 3, 6, 10. Jest. Kraseczka, idealnie. Nie powinno w piasek wejść. O, mi się udało. O, debuff, właśnie. Z debuffem, ja no widzę właśnie jak jakiś kij ma debuff, wtedy skraca zasięg. Znaczy los piłki. I się odbija właśnie w tym polu żółtym, zamiast tam gdzie trzeba. I najgorsze co, że jak jeszcze przeciągacie. O, mu się akurat na farę udało. To akurat farbnęło właśnie. I teraz tutaj mogę z Muna. I spróbujemy strzelić, ale pewnie się nie uda. Dobra. Ło, widzicie jak to tak przeskakuje? Dobra, to coś takiego. Coś takiego. I teraz 9-2. 3, 6, 9. I tak dalej. Akurat jak już było, no nie? No to akurat puściłem, bo już czas akurat. No i mogę dać. Jeszcze. Mogę dać to w spina zamiast backspina. To wtedy bym strzelił. No ale cóż, może być eagle nawet, bo to jest chyba par 5. Z tego co mi się kojarzy. 9-8. No, idealnie chyba wycelował, teraz jeszcze tylko w kreskę musi trafić.
Zeszło mu w prawo, więc mu nie wejdzie, ale blisko było. I już tak praktycznie wygraliśmy. Teraz tylko muszę dobić i trafić jeszcze. Jest, trafiłem. Jej, eagle. Mówiłem, że to jest par 5. Bo za trzecim razem na par 5 to jest eagle. I dobra, udało nam się wygrać. 4 na 12 quest jakiś. I zobaczmy. O, 3 kangury, super. Ja często używam kangurów. No i ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podobało, to oczywiście lajkacz, sub. No i zostawcie komentarz, że chcecie kolejny odcinek z Epic Basketball Challenge i zapraszam was też do tej gry, bo jest super. No to trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!